Dzień dobry. Ja nazywam się Agnieszka Liczyńska i goszczę dzisiaj w Centrum Mówienia i Grozienia w Dopiewcu, a moim gościem jest pani Paulina Kuroczycka, która jest neurologopedą. Czym się pani zajmuje? Przede wszystkim dzień dobry, witam serdecznie. Czym się zajmuję? Jestem neurologopedą od ponad 15 lat. Zajmuję się w zasadzie aparatem mowy, czyli wszystkim, co za tym idzie. Gryzieniem, żuciem, artykulacją. Na początku byłam logopedą, potem udoskonaliłam swoje wykształcenie o neurologopedię. W zasadzie neurologopeda oraz logopeda w tych czasach zajmuje się już wieloma aspektami, nie tylko mową, jak kiedyś uważano. Bardzo dużo trafia do mnie niemowląt, noworodków, dzieci starszych, także jakby przekrój wiekowy dzieci jest bardzo szeroki. A w tym miejscu, w którym się znajdujemy, z jakimi problemami dzieci tutaj trafiają? To miejsce stworzyliśmy z moim mężem w zeszłym roku, we wrześniu. I jakby to miejsce ma na celu skupiać dzieci z trudnościami jedzeniowymi. Czyli obróbka pokarmu, gryzienie, żucie, ale co za tym idzie, dotyka to w zasadzie bardzo wiele różnych innych obszarów, ponieważ na przykład napięcie mięśniowe, które wynika z powiedzmy jakiejś tam asymetrii we wczesnym dzieciństwie. To już są takie tematy, które mogłabym tutaj poruszać, takie stricte zawodowe. Natomiast jakby idea jest taka, aby rodzic przyszedł z problemem. Jest nas tutaj 12, zespół liczy sobie 12 osób i to dziecko trafia w poszczególne ręce naszych specjalistów. I problem zostaje rozwiązany. Jeśli jest to tylko z jedzeniem, żywieniem, to oczywiście trafia do mnie. Natomiast jeśli napięcie mięśniowe, no to trafia do fizjoterapeutów, do osteopaty, do terapeuty integracji sensorycznej i tak dalej. Także jakby pokrótce spuentować można, że to miejsce powstało po to, aby rodzic, który ma problem, przyszedł tutaj i opowiedział nam o swoim problemie, bo często rodzice jednak trochę czytają w Google'ach, gdzieś tam na forach internetowych, ale bardzo często błądzą tak naprawdę. Bo nikt nie ma licencji na wiedzenie wszystkiego. Dokładnie, ale też niepotrzebnie też ukierunkowują się, nie? Czytałam gdzieś w internecie, że to może być taki i taki problem, a tak naprawdę ten problem jest albo mniejszy, albo większy. Także trudno powiedzieć. Generalnie idea jest taka, żeby rodzic przyszedł, opowiedział nam o trudnościach, na przykład dziecko skrzywia buzię przy jedzeniu. I co z tym zrobić? I my wtedy siadamy, mamy swoje grupy, mamy konsylium, takie pseudomedyczne, oczywiście nie jesteśmy lekarzami, jesteśmy terapeutami, mamy swoje zespoły potworzone i holistycznie, czyli tak kompleksowo opiekujemy się tym dzieckiem. W jakim wieku tutaj trafiają dzieci? No, cudownym jest to, że trafiają od po porodzie, czyli właściwie czasami przyjeżdżają mamy prosto ze szpitala. No może nie aż prosto, ale tak 2-3-dniowe noworodki miewamy. A najstarszy, no miałam przyjemność konsultować 38-letniego mężczyznę. Też mieszkańca naszej gminy, który w wyniku takiego tam incydentu neurologicznego miał trudności z jedzeniem. A proszę powiedzieć, ile osób tutaj się przewinęło? Ile osób z Wami pracuje? Ilu pacjentów macie? To znaczy teraz to już chyba potraciliśmy rachubę, bo centrum jest naprawdę, znaczy to co się tutaj zadziało od września, od października i to jak zostaliśmy przyjęci, nawet nie tylko przez mieszkańców naszej gminy, ale no, mam też pacjentów z Bydgoszczy, z Leszna, z Grodziska, także no, gdzieś naprawdę już można powiedzieć cudownie, że jesteśmy trochę znani w tym naszym świecie logopedycznym. I ta nasza placówka jednak coś tutaj znaczy na rynku. Ja w samej swojej bazie mam ponad 400 dzieciaków już. Natomiast, co warto dodać, są to w dużej mierze dzieciaki z naszego okręgu. I są to tacy, mówiąc kolokwialnie, sąsiedzi nasi, czyli gdzieś tam miejscowości Konarzewo, Dopiewo, Gołuski i tak dalej, nie? Także Komorniki, Lubań, ale to są też dzieci w dużej mierze mieszkające nieopodal. Spotykamy się dzisiaj tutaj, ponieważ pojawił się fantastyczny pomysł, żeby stworzyć jakby grupę wsparcia dla osób, dla rodziców z dziećmi, które mają właśnie problemy neurologiczne, różniaste.
różne niepełnosprawności. Proszę opowiedzieć o tym pomyśle, o tym projekcie. Tak, projekt jest fantastyczny, bardzo mi się spodobał i z niego z zwykłą przyjemnością wezmę w nim udział i będę patronować. Dorota Tomaszczenik, bo jest główną inicjatorką, zadzwoniła do mnie kilka tygodni temu, aby coś takiego stworzyć. I to jest naprawdę w punkt ucelowana potrzeba, dlatego że bardzo dużo dzieci, teraz poruszę kwestię autyzmu, bardzo dużo dzieci z autyzmem mam u siebie tutaj prowadzę. I to autyzm jest, i spektrum autyzmu. Spektrum autyzmu, ale tak kiedyś nazywane również zespołem Aspergera. Dzieci w różnorakim wieku, od nastolatka po malucha. I to są bardzo często mamy, które widują się w Lidlu, na spacerze, gdzieś w bibliotece, ale niestety o sobie nie wiedzą. I to jest cudowne, żeby je gdzieś tam poznać, żeby powiedzieć, halo, jesteście, mieszkacie obok siebie, macie bardzo podobne problemy, macie bardzo podobne trudności. A poza tym to, co jest fantastyczne, to obserwujemy w naszej poczekalni. Kiedy przychodzi mama z dzieckiem z autyzmem i obok siedzą dwie inne mamy, ta rozmowa przebiega zupełnie inaczej. One się nie krępują, one się otwierają przed sobą, one się błyskawicznie wymieniają numerami telefonów. Ucieszą się, jak mówią, o Boże, pani mieszka tutaj, a ja mieszkam tutaj. W tydzień później albo dwa tygodnie później już mówią do siebie cześć, czyli już przechodzą na ty. Czasami słyszymy, byliśmy u siebie, widzieliśmy się. Także naszym celem i celem tego projektu jest, aby właśnie w miejscu, w którym stworzyła Dorota, to jest herbowa kawiarnia po raz. Dokładnie, żeby te mamy poinformować, że o tej i o tej godzinie, tego i tego dnia my tam będziemy i czekamy na Państwa, można przyjść z dzieckiem albo bez, chcielibyśmy, żebyście się poznali. Jaki cel ma mieć to poznanie? Czy to ma być grupa wsparcia takiego, żeby dziewczyny, tudzież rodzice wymienili się spostrzeżeniami, podzielili problemami, szukali rozwiązania u osób, które mogły to samo przeżyć? Ja myślę, że cel może być taki prozaiczny chociażby. Po pierwsze, żeby zobaczyć, że ktoś ma bardzo podobne trudności, że moje dziecko też nie śpi w nocy, albo nie wiem, też jeżdżę do gastrologa, bo powiedzmy mamy z tym problemy zdrowotne. Natomiast tak naprawdę chcielibyśmy dać trochę takiej, jakby też tą grupę wsparcia, ale też być taką bazą, to co dzieje się trochę u nas, na przykład byłam u dobrego specjalisty, powiedzmy taki przykład podam. Jest dziecko z autyzmem, które nie daje sobie wyleczyć zęba. Nie każdy stomatolog podejmuje się. Niektóry dorosły sobie nie daje. No, nie, ale już czasami jak stomatolog mówi, ojej, autysta jeszcze taki troszeczkę pobudzony, to tak nie za bardzo się czujemy w tym. I na przykład jest jeden czy dwóch lekarzy, ale oni nie są dostępni w internecie. I to wszystko jest takim korytarzowym kanałem. Tak, i tak naprawdę chodzi o to, żeby oni sobie poprzekazywali fajne adresy, żeby sobie porozmawiali, żeby się poznały ich dzieci, żeby poznali swoją historię. Bo powiem szczerze, że to co cudowne, to mama czterolatka z autyzmem jest na zupełnie innym poziomie niż mama trzynastolatka z autyzmem, bo ona przeszła już gigantyczną drogę, bardzo często zawiłą, kamieniami usłaną. I ona bardzo często jest takim świetnym drogowskazem dla tej mamy czterolatka. I ona naprawdę dysponuje dużym potencjałem. Czyli zapraszamy na spotkania osoby, które mierzą się od samego początku, że tak powiem, z tymi trudnościami, tak. Ale także te osoby, które przeszły, które mogą udzielić wsparcia. Tak, my chcielibyśmy zaprosić rodziców dzieci z niepełnosprawnościami wszelakimi. Oczywiście autyzm jest nam bardzo bliski, bo tych autystów mamy tutaj najwięcej, ale mamy przyjemność również prowadzić dzieci z wadami genetycznymi, różnorakimi, więc chcielibyśmy tych rodziców również nie pominąć. Mamy na przykład dzieci z achondroplazją, czyli taką karłowatością. To również jest... Ale myślę, że to nie da się tego wszystkiego naraz. Nie da się naraz, więc ja myślę, że zobaczymy jaki będzie feedback. My naszych rodziców z naszej bazy poinformujemy, poczekamy na informacje tutaj od tych, których nie zrzeszamy, bo oczywiście wiele też rodziców nie znamy. I wtedy po prostu pogrupujemy jakieś spotkania, poinformujemy. To już myślę, że to już będzie takie techniczne chyba. Zobaczymy, jaki będzie odzew na ten projekt. Proszę mi powiedzieć, czy mówienie o chorobach
takich jest nadal w Polsce wstydliwe? Czy to jest trochę temat tabu, czy wreszcie się otwieramy i ponieważ jest większy dostęp i większa jest możliwość informacji w internecie, to jesteśmy jednak bardziej otwarci na świat i wychodzimy z tymi problemami, szukamy raźniej, że tak powiem, wsparcia. Znaczy ja myślę, że moja odpowiedź chyba będzie trochę subiektywna, bo ja jakby nie było, jestem umocowana mocno w tym świecie niepełnosprawności i dla mnie nie ma w ogóle tematu tabu. I co ciekawe, mogę powiedzieć, że ja mam przez wiele lat miałam gabinet blisko domu i te dzieci, właściwie wszyscy moi pacjenci byli częścią mojego domu. I dla mnie to, co jestem z tego dumna i przeszczęśliwa, mój kilkuletni syn podchodził do chłopca z zespołem Downa i mówił: piątka, cześć, albo jego nie dziwi widok autysty, który powiedzmy podskakuje i wymachuje rękoma. Natomiast dla wielu jednak nadal jest. Mhm. Szczególnie to jest widoczne, kiedy mamy mówią, że gdzieś tam są w sklepie i tam się ktoś przygląda. Mhm. To jest, ja myślę, że zrobiliśmy kamień milowy, przekroczyliśmy. Kilkanaście lat. Tak, myślę, że to na pewno przede wszystkim te dzieciaki wyszły z domów. Kiedy się widzi takiego 40-letniego chłopca z zespołem Downa, on raczej siedzi w domu, bo my jako system do końca nie rozwinęliśmy, co ma się z tymi ludźmi dziać po 25 roku życia. Są warsztaty terapii zajęciowej, ale... Mamy tutaj niedaleko. Mamy, no ale jakby też nie każdy rodzic potem się decyduje, gdzieś tam jednak upychani są w domach. Natomiast w przypadku dzieci małych ta świadomość rodziców jest genialna i naprawdę powiem szczerze, że ja tak jeszcze dodam, bo to jest ważne. Dlaczego akurat Centrum Gryzienia i Mówienia? Ja myślę, że ten wybór na moją placówkę jest prosty, dlatego że my jesteśmy placówką diagnostyczną i kiedy przychodzi do mnie rodzic, ja diagnozuję kompleksowo i pamiętam, że do dzisiaj pamiętam mamę z Konarzewa, z Dąbrówki, z Dopiewca, z różnych dzieci, które tutaj do mnie trafiły i pamiętam łzy towarzyszące. Bo to są takie emocje, kiedy trzeba powiedzieć: pani dziecko ma autyzm, albo no, najprawdopodobniej spektrum się potwierdzi. I to są takie momenty, to są takie chwile, gdzie płaczemy wszyscy, bo nie tak miało być, ale po chwili trzeba się ocknąć i powiedzieć: no dobra, no to robimy teraz plan. Checklista jest następująca: to, to, to i to. I ten rodzic, pomimo że przeżył dramat, bo jakby nie było, na przykład dla niektórych rodziców to jest jedyne dziecko, i się okazuje, że jednak autyzm, że to, co podejrzewali trochę przez 3 miesiące i tak trochę googlali sobie w internecie, przyszli tutaj i my po analizie jednak powiedzieliśmy: tak, no teraz się trzeba udać do poradni psychologiczno-pedagogicznej, wyrobić papiery, bierzemy się za przedszkole integracyjne. My wspieramy tych ludzi, ale to jest dla nich dramat, to nazwać trzeba po imieniu i płaczemy nieczęsto razem z nimi. Znaczy, tak naprawdę to są takie momenty, kiedy jest ciężko. Ale potem widzimy te dzieciaki w terapii, które ruszają, które uruchamiają fantastycznie się i ten rodzic też jest spokojniejszy. No właśnie jestem ciekawa, jakie są efekty tych terapii. Pewnie u jednych większe, u jednych mniejsze, ale to, co chciałam. Autyzm, proszę powiedzieć, charakterystyka tej choroby. To jest coś, co z nami zawsze będzie. Znaczy, warto byłoby też dodać, bo to ważne, żeby przekaz był taki, że autyzm nie jest chorobą, tylko autyzm jest zaburzeniem. Bardzo często ludzie mówią, że autyzm jest chorobą, więc to trzeba dementować. Autyzm jest zaburzeniem mamy pewne cechy, które na to wskazują. Brak mowy jest jednym z tylko. Bardzo często to są echolalie, czyli takie powtarzające się wyrazy. Dziecko na przykład zasłyszy coś o poranku i na przykład cały dzień sobie albo tydzień, albo na przykład fragment bajki sobie tak jakby co chwilę gdzieś tam cytuje. To są takie echolalie, są stereotypie ruchowe, czyli takie natrętne ruchy, ciągle te same. Na przykład mam chłopca, który stymuluje się ruchem rąk, mam dziewczynkę, która podskakuje. Stereotypie ruchowych mamy setki, tysiące różnych, w zależności od tego, jakie dziecko sobie wypracowało. Mamy gestykulację dłońmi, mamy stereotypie też dźwiękowe. Także to są takie rzeczy, które podpadają rodzicowi, bo to są takie niesztampowe, niestandardowe. Moje dziecko wykonuje dziwny ruch i to już najfajniejsze jest, jak się ma pierwsze dziecko. I to drugie dziecko rozwija się nieco inaczej. I wtedy widać, jak na dłoni, bo jak się ma pierwsze dziecko, to jeszcze trudno
Można jedynie z rówieśnikami na podwórku, z przedszkola, ze żłobka, ale jak się ma już dziecko pierwsze zdrowe, normatypowe i drugie dziecko, które się rozwija jednak nie do końca prawidłowo, no taka najbardziej popularna, którą można też wygooglać, co często rodzice robią, to jest układanie w rzędy zabawek. I tak rzeczywiście te dzieciaki układają nagminnie rzędy, czasami w poczekalni robimy nawet zdjęcia, bo jak jest jakiś chłopiec, to potem wszystkie i on tak pieczołowicie poprawia te zabawki. One są po prostu perfekcyjnie w rzędy ułożone. Przechodziłam tutaj przez korytarz i tam są wywieszone ramki z dyplomami i mam taką wielką potrzebę wyrównania ich. Czy mam problem? O matko, piękne pytanie. Właściwie to nie jest pytanie do mojego męża, bo twierdził, że pracował z jakąś, jak to się nazywa? Z miarą. Więc ja myślę, że nie. Natomiast rzeczywiście, no doświadczał pani pedantyzmie, myślę jednak. Natomiast są ludzie, którzy, no jak jest taka skrajna pedanteria, to też nam lekko podpada. Nie? Ale to jest taka już skrajna pedanteria. To już jest taki. Mam na przykład mamę, która wszystko ma w woreczkach swojej nogi. Wszystko. Żeby się nie dotykała. To jest taka już rzecz, która podpala. Jak perfekcjonizm taki skrajny, to myślę, że wiele kobiet niestety ma. O tym też może kiedyś zrobimy rozmowę i wywiad, a może i warsztaty, żeby dziewczynom uświadomić, że nie muszą. Tak, po prostu nie muszą, nie, mogą odpuścić. Tak. Ale wróćmy tutaj do projektu i do centrum. Proszę powiedzieć, czy Wasze usługi są na NFZ, czy to jest prywatna inicjatywa? No niestety na razie są to prywatne, ale z czasem myślimy o rozwinięciu być może WWR na przykład, bo też bardzo dużo potrzeb jest w tym zakresie. To znaczy? To jest taki dokument, który jak widzimy jakąś trudność we wczesnym dzieciństwie, to podpowiadamy rodzicom, żeby udali się do poradni psychologiczno-pedagogicznej i wyrabiamy sobie wtedy taki dokument. WWR w rozwinięciu, wczesne wspomaganie rozwoju i to są takie trochę darmowe zajęcia. To znaczy oczywiście darmowe, ponieważ państwo za to płaci, ale to jest bezpłatne. Dla uczestników. Tak, i poza tym dla wielu rodzin to jest naprawdę kawał fajnej pomocy finansowej, bo jednak dobry specjalista jest dość drogi, więc takie zajęcia raz w tygodniu, bo to są 4 w miesiącu, to jest naprawdę kawał fajnej pomocy. Proszę mi powiedzieć, kiedy zaczną się te spotkania? Kiedy możemy się spodziewać pierwszych zaproszeń na rodziców? No więc jakby przede wszystkim rzucamy to Państwu w świat. Chcielibyśmy, aby doszło to do jak największej ilości ludzi. I czekamy na mały feedback z Państwa strony. Ja w swojej bazie skupiam bardzo wiele rodzin, więc ci rodzice zostaną poinformowani. No i dzięki uprzejmości Doroty i Herbowej Foras po prostu użyczy miejsce i zaserwuje pyszną kawę i tam będziemy się mogli wszyscy spotkać. I ciacho. Czyli najlepiej zgłaszać się albo tutaj do centrum, tak, albo do kawiarni, do Doroty. Dokładnie. Proszę pisać na Messenger albo za pomocą jakichś tam różnych komunikatorów. No ja to zostawimy pod. Tak. I przede wszystkim odzywajcie się Państwo, że jesteście, że mieszkacie, że chcecie się z nami zobaczyć, że chcielibyście poznać innych rodziców, bo ta otwartość i ta gotowość w Was jest dla nas bardzo ważna. Bo tutaj moi rodzice niektórzy aż przebierają nogami kiedy. Jeśli chodzi o pytanie kiedy, ja myślę, że po majówce na pewno już będzie pierwsze spotkanie. Zobaczymy takie robocze, zobaczymy ile osób. A ja mam nadzieję, że ten projekt przerodzi się w coś większego. Takie mamy plany. Mocno kibicuję, tak. Wspieram. Taki bardzo mamy. Dziękuję i twórzcie, działajcie. Bardzo trzymam mocno kciuki. Tak. Liczymy na Państwa, szczerze powiedziawszy. Ja myślę, że bardzo wiele dzieci jest. Ja czasem będąc na zakupach też postrzegam różne dzieciątka, których nie znam, których akurat tutaj nie ma, ale też widzę. Ma Pani takie, przepraszam za określenie, zboczenie zawodowe, tak, że podchodzi Pani do mamy w sklepie i mówi, proszę przebadać. Nie, ale byłam kiedyś, rok temu z mężem byłam w Castoramie i oglądaliśmy lampy i mój mąż mówi, no jaką, którą? A ja mówię, czy Ty widzisz tą czterolatkę ze smoczkiem? Ja się nie mogę skupić na lampach, rzeczywiście. Dziewczynka była taka, rosła już, ja nie wiem, czy ona nie miała z 5 lat i miała smoczek w buzi, po prostu nie mogłam. No jak Boga kocham, po prostu
umierałam. To były najgorsze zakupy w moim życiu. Ale pewnie. Tak, mój mąż będzie coś wybrał i wiszą. Także pięknie dziękuję. No ja mam nadzieję, że tak jak my wyciągamy do Państwa ręce i mówimy chodźcie, tu jesteśmy tak fajni i w ogóle wesprzemy Was. Zrobimy coś dobrego. Tak, w ogóle poznacie się, bo to są naprawdę, ja mam takie poczucie, że zgarnęłam chyba najfajniejsze mamuśki z całej w ogóle okolicy, także są tak cudni rodzice. I przyjmują to wszystko, co ich spotkało, te trudności każdego dnia przyjmują naprawdę z niesamowitą dzielnością. Także jest. Także ponawiamy na apel, zapraszamy do kontaktu i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia.